czyszczenie jarmułki przez mężczyzn to jest przejaw w judaizmie terminu, który się nazywa Irat Shamay, znaczy bojaźń niebios. Że właśnie w tradycji judowskiej my, pokazując nasz szacunek do Boga i jakby lęk przed niebiosami, przykrywamy głowę, że nie stoimy przed nim z gołym czołem. Tak. Kobiety w tradycji żydowskiej zakładają, przykrywają włosy, natomiast dotyczy to kobiet, które są mężatkami. Dopiero wtedy kobieta ma obowiązek zakrywania swoich włosów. To jest tak, że można studiować w jeszywie na przykład w kierunku, żeby być rabinem. Można studiować w jeszywie w kierunku, żeby być szocheter, żeby robić ubój rytualny. Są różne kierunki studiów w jeszywach. Z tym, że no to jest na rabina to jest no tak 5 lat studiów. Trzeba no, mieć naprawdę bardzo, bardzo obszerną wiedzę z wielu naszych ksiąg. I tak naprawdę żadna jeszywa nie dała młodemu chłopakowi dokumentu, że może być rabinem dla jakiejś tam społeczności, dopóki jeszcze nie będzie miał jednej rzeczy. Proszę zgadnąć jaki. Żony. Nie, żona. Żona. Nie musi mieć dzieci, ale musi mieć żonę. Bo jeżeli ktoś ma być przewodnikiem duchowym dla ludzi, musi mieć pojęcie, o czym mówi. Codziennie zbierają się mężczyźni na modlitwę. Powinien dołączyć do nich. Jest to sprawa trudna, tak? Nieraz zaczynamy pracę o takiej godzinie, a modlitwy są o takiej godzinie. Czasami jest miasto, gdzie mieszkamy, gdzie nie ma prawnych modlitw, gdzie ludzie się nie zbierają. Ale warto wiedzieć, że jednak rabin uczył nas tego, że jeżeli masz możliwość modlić się w miejscu, gdzie jest Tora, gdzie jest zwój Tory, a jak u nas jest naszym Arun Kodesz, w szafie jest Tor, zwój Tory, lepiej modlić się zawsze w miejscu, gdzie jest zwój Tory. Jeżeli jest miejsce, gdzie właśnie zbiera się 10 mężczyzn, czyli minian, lepiej modlić się z minianem, niż modlić się samemu. Dlaczego? Dlatego, że nasza modlitwa z minianem ma większą moc. Większą siłę ma modlitwa z minianem. To jest bardzo piękny komentarz. Teraz mieliśmy takie parasze, kiedy właśnie naród Izraela jest w Egipcie i Bóg mówi, że usłyszałem wasz krzyk do mnie. Jak już byli po prostu niewolnikami, już byli tak bardzo, bardzo nisko ubłudzeni. To jest dla rabinów właśnie komentarz rabini dają taki, że właśnie kiedy duża zbiorowość ludzi naraz modli się o jego jedną rzecz, to mocniej i szybciej dociera do nieba, niż jak ja sam sobie stanę gdzieś tam w kącie pokoju, czy nie wiem, w lesie. Co też jest, wydaje mi się, popularna praktyka, żeby modlić się w lesie. Na przykład. Zniut. Skromność. Skromność. W judaizmie życi religijni nawet jest coś takiego, że nie jest dobrze widziane, jak że idzie małżeństwo po ulicy i trzymają się za ręce. Że wszelkie przejawy intymności są prywatną sprawą. Że tym się nie opatruje i nie ma po prostu mowy na żydowskim ślubie jakiegoś ocierania się i tak dalej. Ja naprawdę cieszę się, że jestem Żydem, bo jak mój ślub, gdybym miał świadomość tego, że z moją żoną za chwilę będzie tańczyło 100 chłopa, jakieś wujki, śmujki, koledzy, nie koledzy się będą tam ocierać i coś mówić do ucha, to bym nie wykręcała. Naprawdę. Ale proszę uwierzyć w to, że dzięki temu, że nie ma jakby tych tarć przeciwnopłciowych, że panie osobno, panowie osobno, zabawa jest swobodniejsza. Nie obserwują mnie, mogę brzuch wpuścić wreszcie. Nie ma w ogóle takiego spięcia, jak właśnie kiedy kobiety są. Tak, człowiek jest bardziej przygotowany na to wszystko, natomiast tutaj można być całkowicie swobodnym i każdy z Państwa, kto był w przedszkolu, przypomni sobie, że można się świetnie bawić tylko właśnie w męskim gronie i tylko w damskim.